Do tak niebezpiecznych zdarzeń na słynnym zakręcie Mistrzów w Rudzie Śląskiej jeszcze niedawno dochodziło regularnie. Było lekko mokro i to spowodowało, iż samochód stracił przyczepność. Kobieta nie zapanowała nad nim. We wtorek 24 stycznia samochód ciężarnej kobiety, która jechała z dzieckiem drogową trasą średnicową w kierunku Gliwic, wypadł z drogi. Kobieta miała dużo szczęścia, skończyła się tylko na złamanym palcu, jednak w przeszłości takie sytuacje były tu normą. Od kiedy ten maszt w ogóle tam powstał, było tam około 5-6 zdarzeń, gdzie w latach wcześniejszych tyle zdarzeń potrafiło być w jednym miesiącu. Tam w 2020 roku takie apogeum to było 10 zdarzeń na tym zakręcie w ciągu jednego miesiąca, a 5 w ciągu jednego dnia. Kierowcy zaczęli się pilnować po tym, jak stanęło tutaj to urządzenie. Jednak w tym tygodniu okazało się, że z fotoradarem na drogowej trasie średnicowej jest coś nie tak. Niektórzy dzwonili na policję w Rudzie Śląskiej, bo nie byli pewni, czy nie zostaną ukarani za przepisową jazdę. Główny inspektorat transportu drogowego uspokaja, że nie dostaną mandatu. Jednak wygląda na to, że na razie nikt go nie dostanie, bo fotoradar jest wyłączony. Z konieczności między innymi tutaj skalibrowania wyników i dostosowania ich do działania w systemie automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. To urządzenie nadal jeszcze jest w tym trybie testowym. No, mam nadzieję, że niezwłocznie zostanie przełączone już znowu w tryb rejestracji naruszeń. W najbliższych dniach wykonawca ma rozpocząć naprawę urządzenia. Jeżeli usterka się okaże jakaś poważniejsza, nie przewiduję, ale jeżeli gdyby się okazała poważniejsza, no to radar będzie musiał przyjechać do naszego laboratorium, żeby dokładnie sprawdzić, co się dzieje. Natomiast no, my pracujemy sprawnie, szybko, więc podejrzewam, że w ciągu kilku dni maksymalnie będziemy wiedzieć, co się dzieje. I mam nadzieję, że urządzenie też wróci do swojej ciężkiej, pracowitej służby. To faktycznie mocno eksploatowane urządzenie. Fotoradar w Rudzie Śląskiej jest w czołówce pod względem liczby wykonywanych zdjęć. W zeszłym roku, od marca, gdy został uruchomiony, zarejestrował prawie 21 tysięcy wykroczeń, spośród których większość to przekroczenie prędkości w przedziale od 11 do 20 km/h.